Za moimi plecami miasteczko namiotowe 73. tygodnia ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. W tym roku odbywa się pod hasłem Spotkajmy się. I mamy nadzieję, że faktycznie będzie to miejsce spotkania wielu osób z wielu różnych miejsc, które będą słuchały Bożego Słowa w ramach spotkań ewangelizacyjnych, wykładu, seminariów, a także bardzo ciekawych koncertów. Możecie zapytać, skąd taki pomysł, dlaczego ta inicjatywa odbywa się już od tak wielu lat. Jestem przekonany, że z pomocą przychodzi nam słowo zaplanowane na dzisiaj w książce z Biblią na co dzień. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale napisał: nie ustawajmy w czynieniu dobra, zbierzemy bowiem plon we właściwym czasie, jeśli nie osłabniemy. Wierzymy, że warto głosić Boże Słowo. Wierzymy, że warto wykorzystywać do tego wielu ludzi. Wierzymy, że warto gromadzić się w tym miejscu, aby docierać do ludzi z Ewangelią. Czynić dobro można na wiele różnych sposobów. I ci, którzy uczestniczą od lat w tygodniach ewangelizacyjnych, myślę, przekonują się o tym, że naprawdę może dziać się tu wiele dobrego. Kto wie, czego dziś potrzebujesz? Jakiego dobra dziś chciałbyś doświadczyć? Jakim dobrem dziś, jutro chciałbyś usłużyć? Być może są to pytania, na które szukasz odpowiedzi. Kto wie? Być może ze sceny w dużym namiocie? A może ze sceny w namiocie dla dzieci? Albo w trakcie rozmów w okolicach kawiarni uda ci się uzyskać odpowiedź na nurtujące cię pytania. Nie chcemy ustawać w czynieniu dobra, bo wierzymy, że to jest właściwa metoda, aby docierać do ludzi. Czasem wydaje nam się, że trudno jest zebrać plon wtedy, kiedy coś robimy. I wiele pokoleń, tych, którzy gromadzili się w Dzięgielowie i nie tylko na tygodniach ewangelizacyjnych, mogliby zaświadczyć, że niejednokrotnie robili coś, co wydawało się nie przynosi efektów. Jest działaniem żmudnym, mało widocznym, nieefektywnym. A potem na podstawie świadectw okazywało się, że ludzie właśnie ze względu na czyjąś postawę, na czyjeś dobro, ze względu na czyjeś zwiastowanie czy też świadectwo, odkrywali niezwykłą więź z Bogiem. Może tak będzie w Twoim wypadku. Może tak wydarzy się w roku 2022, podczas 73. tygodnia ewangelizacyjnego. Zachęcam Cię. Bądź częścią tego programu. Wybierz się do Dzięgielowa, a jeżeli nie możesz być z nami osobiście, zajrzyj na YouTube Centrum Misji Ewangelizacji, gdzie dostępne są niektóre punkty programu transmitowane online. Nie ustawajmy w czynieniu dobra. Jeżeli nie osłabniemy, zbierzemy bowiem plon we właściwym czasie. Niech to się dzieje. Niech Pan Bóg Cię błogosławi. Niech błogosławi całe dzieło tygodnia ewangelizacyjnego w Dzięgielowie.